Значит, я бы говорил, что песенки для детей очень трактовал большую помощь. Правда, то есть песенки, которые сон для детей, то тексты, правда, сон тубиновские, правда, то с наивысшей линии. И до этого чаще очень подходил с детским зазумением. Я думаю, что то, что было с музыкой литовым, ojcem się nie zajął w okresie socjalizmu, kiedy to było, prawda, narzucane przez władzę twórcom, tak zwanym twórcom, tylko zajął się przed wojną, kiedy dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zwrócił się do polskich kompozytorów, że muszą coś zadziałać, bo polskie dzieci uczą się grać na fortepianie muzyki niemieckiej, bo nie ma polskiej. I wtedy powstało zainteresowanie ze strony ojczyma muzyką ludową. Natomiast w Polsce komunizm już mało z państwa jest wieku, które by pamiętali komunizm polski. A to był bardzo specjalny okres czasu. Bo była jakaś duża różnica między komunizmem rosyjskim i polskim, gdzie Stalin, prawda, interesował się bardzo sztuką. I potrafił dzwonić do wybitnych twórców, a następnego dnia posyłać się do rozstrzelania. W Polsce nie umordowali jednak ludzi za sztuki, za nieposłuszeństwo wobec socjalizmu. I w momencie, kiedy ojciec prawie pisał te Derrida utwory, jednocześnie jego poważną pracą było opracowanie warsztatu języka muzycznego, który później służył mu do bezpośredniej prezentacji tego, co naprawdę chciał tworzyć. Także to była taka marginesowa działalność, która mu bardzo mało czasu zajmowała. To prawda, piosenkę mógł ułożyć niecały dzień. Jego serdecznym przyjacielem był pan Spielman, którego znamy losek operacyjny z filmu Polańskiego. I on był dyrektorem Polskiego Radia Muzyki Lekkiej i to był okres, w którym wszystko wymagało zgody oficjalnej i pieczątek. Jak ojciec napisał pokupity piosenkę, to natychmiast jakby dostawał od Spielmana pieczątkę i podpis, co już świadczyło o tym, że to można i wydawać, i odtwarzać, i to otwierało drogę do zarobków. Także to dziwne były czasy, bo ojciec zaczął robić karierę za granicą. W Polsce był okres, kiedy w ogóle go nie mogło grać. Jednocześnie jak go zapraszali do jury międzynarodowych konkursów, czy zapraszali go do różnych muzycznych, prawda, spraw, które się działy na świecie, to wypuszczali go na to, w sumie pojechał. I nagle jego muzyka stała się znana w Europie, w Ameryce i zupełnie nie grana w Polsce. W międzyczasie był, prawda, 56 rok. Przyszedł do Gomułka, wydawało się, że w okresie bardzo dużo zmieni. Zmieniło się bardzo niewiele, ale w pewnym momencie zdały sobie bratę komunistyczne sprawę z tego, że muzyka poważna jest rodzajem sztuki, który się bardzo mało nadaje w celach, do używania w celach propagandowych. Czyli, że zjawiskiem pozytywnym, bo tak komunistyczów nawet, ale pozwolono na większą swobodę twórcom. Wtedy powstała warszawska jesień. Nagle się okazało, że muzyka poważna ma słuchaczy, którzy się szybko nauczą konwencji, to trzeba znać konwencję każdego rodzaju sztuki, żeby w ogóle ją zrozumieć, prawda? I to bardzo w Polsce pozytywnie i szybko przebiegło. No i ojciec zaczął robić międzynarodową karierę.
Создать в какой-то способ дотарло апатского мистерства. Вот любить тех людей, которые были без знаний за границу, но мы так бедны, не было в Польше. Як ойцем зачал, правда, иметь карьеру международную, робить карьеру международную, как музик, то узнано, что тего типа люди са потребны. И меня взяли на Сабине, на Власто, что было то тоже. Это не значит, что за тебя сразу брать, але дать ему награду państwową, на przykład. Ну, специально się не мешал до политики, чихоже. Zachowywał się w stosunku do spraw politycznych, bo to jest zgodnie z zasadą, że dba o swój talent. A jednocześnie, prawda, no, doceniała w jakimś stopniu to, co robi dla Polski za granicą. No, dla mnie to była wielka zmiana, bo wtedy laureaci nagród państwowych mogli się leczyć w lecznicy Ministerstwa Zdrowia. Była taka instytucja. I ja pamiętam, że mogłem chodzić za darmo do dentysty. Kryteria wyboru dentystek głównie polegały na wielkości biustów. I nigdy nie musiałem być dostawać żadnych znieczulających zastrzyków, bo byłem tak patrzony z tej biusty, że to mnie zupełnie zrealizowałem. Także bardzo odczuwałem te sukcesy, także też. I dalej to szło, prawda, tak jak czytaczyły losy Polski. Jak był stan wojenny, no to w stanie wojennym ojciec dostał nagrodę Solidarności. To podpisane przez Bujaka, który jest obecnie bardzo zaangażowany w politykę, prawda, i to był człowiek z Solidarności, z czasu Solidarności. Jak został porwany ksiądz Popiełuszko, to ojciec przesiedział całą noc w kościele. I Boże, że do kościoła nie chodził na tą niedzielę, bo żona, prawda, która była rozrzutką. Ale jak Walesa powołał go do Rady Kultury, to bardzo skrzętnie uczęszczał na wszystkie zebrania i wiele czasu temu poświęcił. Bez względu na to, jaki to miało rezultat. Ale kwestia jest, od której zaczęłam. Dlaczego ojciec, którego patriotyzm był, prawda, niezaprzeczalny, dlaczego był tak nietypowym Polakiem? Szczególnie z perspektywy tych 40 lat w Norwegii. Widzę to, jak 98% co najmniej Polaków to są mówcy, a bardzo małe słuchacze. Natomiast ojciec był wielkim erudytą, posiadał ogromną wiedzę. Jak próbuję czytać jego książki, które są w naszej bibliotece, po 2-3 razy muszę czytać kartozdanie, żeby coś zrozumieć, bo szczególnie się interesował filozofią. Miał wielką wiedzę na ten temat. Miał bardzo ekskluzywne intelektualnie, że mam przyjaciół. I prawie nigdy nie zabierał głosu. On słuchał. I interesował go spotkanie z ludźmi, których szanował. Dlatego, że nie mógł się tak od nich jeszcze czegoś nauczyć. A sam prawie nigdy nie mówił. Mimo, że no pod koniec życia więcej mówił, kiedy już było wiadomo, kim jest,
w skali światowej i polskiej. Ale mówił bardzo pięknie, bardzo potrafił wyrażać swoje myśli w sposób nie tylko gramatyczny, poprawny, tak jak przy naszym języku bardzo nie jest taką łatwą sprawą, ale ma świetną dykcję i bardzo dobrze przemawiał. Co w pewnym sensie można wytłumaczyć tym, że sposób, w jaki czytał książki, czytał drobę lektystyka czy prace naukowe, był bardzo specjalny, bo ojciec miał bardzo wyregulowany życie, o określonych godzinach robił to nieco innego, bardzo dużo pracował. I czytał godzinę w łóżku mojej matce na głos. I czytanie na głos jest zupełnie innym zajęciem niż czytanie tak, jak się lecz z oczami się czyta, prawda, bez wymawiania. W sprawach beletrystyki to jest bardzo ważne, bo nagle się pojawia ten rytm prozy, który jest bardzo często podstawą, prawda, piękności danych dzieł. A poza tym to powodowało, że potrafił przemawiać w sposób bardzo dobry, bo to był trening mówienia. I w tym się kryje bardzo wiele, prawda, z jego późniejszych sukcesów. Ojciec uważał, że w każdym przemówieniu, nawet najkrótszym, a tych krótkich miał ogromną ilość okazji przemawiania, bo to dostawał ogromną ilość wyróżnień, nagród, doktoratów, miał 17 doktoratów honorowych, każdy z nich, prawda, musiał być przemówieniem jednocześnie. Nawet notował myśli, których potem używał w przemówieniach. Jego ulubionym cytatem, który się pojawiał bardzo wielu, szczególnie zagranicznych wystąpieniach, było słowa Konrada, który pisał, że muzyka ta najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk. I ojciec niezwykle sobie cenił abstrakcyjność muzyki. Nigdy nie zdarzyło mu się, żeby pisał coś na temat. Bo to w jego, prawda, pojęcie sztuki łączyło w jakiś sposób literaturę z muzyką. Muzyka była sztuką samą w sobie. Do opery podchodził kilkakrotnie w swoim życiu. Ja pamiętam spotkania z Mrożkiem, który też miał w sobie dużo takiej abstrakcyjności interesującej i nie skończyło się to nigdy napisaniem samej opery. Teraz, jak mówię o ojczynie, to troszkę tak, prawda, przedstawiam Państwu taki obraz człowieka doskonałego. No, mówię o swoim ojcu, który nigdy nie powiedział nic, co chwilę wahania miał co do trafności jego spostrzeżeń i no, trudno wymagać, żeby syn mówił ojcu brzydko. Także mówię tak, jak było.